wzruszyło się niebo, bo myśmy też się wzruszyli. Ja nazywam się Piotr Szczepkowski, będę miał olbrzymi zaszczyt, ale i niekłamaną przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość dla Państwa. Postaramy się być zwięźli, ale na tyle wyczerpujący, żeby oddać magię tej chwili. Jak Państwo doskonale wiecie, spotykamy się dziś w tym pięknym zakątku Sopotu, aby uhonorować pamięć wielkiego obywatela naszego miasta. Mistrza, nauczyciela czołówki polskiej wiolinistyki, uznanego muzykologa oraz niestrudzonego popularyzatora kultury muzycznej, pana profesora Stefana Hermana. Chciałbym szczególnie gorąco przywitać na dzisiejszej uroczystości córkę pana profesora, panią Krystynę Herman, która zaszczyciła nas swoją obecnością i przybyła wraz ze swoim mężem Rainerem i córką Basią. Równie gorąco witam pana Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, sprzymierzeńca naszej inicjatywy uhonorowania pamięci maestro Hermana. Witamy panie prezydencie. Serdecznie dziękuję pani Basi Lewińskiej, która w imieniu Urzędu Miasta pomogła nam w organizacji przedsięwzięcia oraz pani Karolinie Babicz z Muzeum Sopotu. A teraz o zabranie głosu uprzejmie proszę pana prezydenta. Bardzo serdecznie państwa witam. Dziękuję, żeście przybyli mimo takiej aury. Urodził się w Warszawie w 1902 roku. Lata szkolne, dzieciństwo spędził w Ostrowi Mazowieckiej. Jak widzimy, to nie mały sprawdzian dla pana prezydenta. Brawa! Każdy młody muzyk, ale i wszyscy pozostali, wchodząc na mostek z drugiej strony, aby dotrzeć do szkoły czy na drugi odcinek obrońcy Westerplatte, zobaczy, że przechodzi nad wąwozem imienia profesora Stefana Hermana. Ale skąd miałby wiedzieć, kto to ten Herman był? No i ja nie mogłem tego tak zostawić, jestem profesorem uniwersytetu i musiałem zadbać o ten wątek dydaktyczny również. Bawił ze mną i było coś takiego, że miałam łapał muchę. Widziałam to. Oto mi. Łapał muchę. Ta mucha to był mój palec i on potem zjadał, potem śpiewał. Umarł dziadek, umarł i leży na desce. Gdyby Basia grała, podskoczyłby jeszcze. Gry. Maju, bardzo proszę o odsłonięcie portretu. Brawa dla artystki! Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję artystkom, dziękuję, że wytrwaliście w tej aurze.